Witam wszystkich, tu Hikomikos. Narzekacie, że mam słabe światło. No to dlatego postanowiłem zgasić i wziąć lampkę na USB. Yeah, jest lepsze światło. Ale nie wiem, czy to wystarczy, ponieważ dzisiaj wracając do domu po pracy, zresztą pierwszy dzień w pracy, jej. I tak. Zastał niemiły widok, ponieważ nie dało się wejść. Dlatego. Na początku się przeraziłem, bo mówię, kurde, co to jest? Ale potem, tak jak po głębszym zastanowieniu się dotarło do mnie, że to jest jedno z moich zamówień. Jeszcze tutaj mam 4 przesyłki, które jutro pojadę przed pracą odebrać, które nie zmieściły się niestety do skrzynki mojej, na listy. I tak, po kolei otwieramy bez patrzenia, co tu jest. Zastanawiam się, jak bardzo opłacało im się to wysłać, skoro każda przesyłka jest osobno wysyłana. I tak, po pierwsze, gry zamawiałem, nie wiem, na przykład ta My Health Coach Stop Smoking była za około 50 groszy. Głównie zależało mi na pudełkach do gier, ponieważ przerobię je sobie na moją kolekcję gier na Game Boya Advance, Game Boy Color, wiecie. Coś takiego jeszcze. Może wyżej wam dam widoczność kamerki. Znacznie lepiej, prawda? Jakieś takie głupie gierki. Chciałem zamówić sobie... No, zresztą to będzie taki niespecjalnie ciekawy filmik. Co to jest? A, to jeszcze są takie te... opisy produktu, skąd wysłany i tak dalej. Dobra, Guitar Hero. Pewnie z gripem nie zmieściły się w tej skrzynce, jutro będę musiał je odebrać. Zastanawiam się, jak bardzo opłacało im się to wysyłać. Co tu jest? Naklejki, jej. Trening twarzy. To jest gra tylko na konsolę Nintendo DSi. Nie może być używana z DS-em i DS Lite'em. Różniło się właśnie tym, okładki, że wszystkie gry na Nintendo DS miały taki symbol, a na DSi miały dwa takie prostokąty. Tylko na Nintendo DSi. Bo tutaj wymagało użycia, ta gra wymagała użycia również kamery, która była wbudowana tylko w Nintendo DSi. Co tu jest? Na GameCube'a FIFA jakaś. Też mi chyba na pudełko zależało najbardziej. Bo mam Pokémon Box bez pudełka. A okładkę sobie wydrukowałem, tylko pudełka mi brakowało. Tutaj coś na Xboxa. One. Wyjąć. O, to jest ta poryta okładka. Astrologia. Russell Grant z Astrology. Znaki Zodiaku. Tutaj jakieś te dziwne rzeczy. Kosmiczne. Ale będę miał bekę z tego, jak to odpalę później. Ile jeszcze tych gier zostało? Już chyba te same są. Za grosze. Dla samych pudełek.
Co to jest? Ulotka jakaś. Znowu naklejki. Znowu Guitar Hero. Ile jeszcze tych kopek? Tu mi powstawały. Dobra, jeszcze dwie. Rzuć palenie. I jeszcze taka gierka Arkanoid DS. Bardzo lubiana przeze mnie gra na Nintendo Entertainment System, na NES-a. Tutaj chyba się tylko stylusem steruje. Mam nadzieję, że również klawiszami można. Nie sprawdzałem tego wcześniej. Odbijamy kulką o taką platformę i rozbijamy klocki. Dobra. Jutro kolejna część tego, co mi tam przyszło. Pamiętam, że coś tam na Wii U zamawiałem i jeszcze nie wiem. Nie pamiętam już, co tam było zresztą. Zapraszam Was na moją stronę internetową hikomikos.pl, gdzie znajdziecie informacje na temat, jak się można ze mną zamieniać i nie tylko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć!